Cześć moi drodzy, w kolejnym filmie takim poglądowym w sprawie MP3-ek. Mamy fajny model. Który to będzie rok? 20? 19? 19 rok. 500 HPE, zaraz wam pokażę. 500 HPE, bardzo fajny motor. Nawet utrzymany. Klient jechał i coś mu pierniczneło w przekładni, zobaczcie. No i oczywiście mamy do wymiany cały karter, oczywiście będziemy to wymieniali nie na nowe, na używane, ale w dobrym stanie. No ale jesteśmy teraz w momencie rozbierania tego, zobaczcie co tutaj się dzieje. Widzicie to co ja? Jak trzeba się nazywać i kim być, żeby takie coś sprzedać ludziom, którzy jeżdżą na tym z prędkościami nawet 140-150 na godzinę. Wyszlifowany wałek flexą, bo nie wierzę, że ktoś nie wiedział o tym sprzedając, bo coś tu musiało być kombinowane. Dlatego może też ta przekładnia się wysypała. No totalna masakra, słuchajcie. No teraz kupując motocykl musielibyście chyba go rozebrać do ostatniej śrubki i dopiero wtedy go złożyć i go wtedy kupić, nie? Aczkolwiek no ja mówię wybiórczo, bo to nie wszyscy handlarze może tak robią. Na pewno nie wszyscy, bo wszystkich do jednego worka nie włożymy. No ale jak widać, nieuczciwość jeszcze istnieje, masakra. Zachęcam moi drodzy do komentowania tego pod moim filmem. Pozdrawiam.